Naszym ekspertem jest Roman Winiarski. Złotnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ukształtowały się ceny wyrobów jubilerskich na przestrzeni ostatnich 2 lat? Jeżeli chodzi o ceny wyrobów jubilerskich przez ostatnie 2 lata, była to dosyć specyficzna sprawa ze względu na kryzys, który panował w Europie i rozpoczął się w naszym kraju. Można powiedzieć, że jest to kwestia do 50%, jeżeli chodzi o ceny złota, poszły w górę. Czy lepiej inwestować w czyste złoto próby 999, czy może już w gotowe wyroby? Jest to kwestia dosyć taka dyskusyjna. Biorąc pod uwagę, wszystko uzależnione jest od portfela i od jego grubości, którym dysponuje klient. Jeżeli mówimy o inwestycjach związanych z złotem próby 999, mówimy tutaj w tym momencie tylko i wyłącznie o sztabkach złota, ewentualnie o monetach złotych. Jeżeli ktoś ma dosyć duży portfel i zasoby, może w tym momencie zainwestować w tego typu rzeczy. Jeżeli mówimy o wyrobach typowo jubilerskich, jest to tak jak każda rzecz, którą kupujemy w sklepie. Mamy inwestycje poczynione jakieś w stosunku do biżuterii, nosimy, za jakiś czas możemy to wymienić, w ten sposób tak to dzisiaj wygląda. A jak dużo można zarobić, inwestując w złoto? Wszystko uzależnione jest, tak jak mówię, od grubości portfela. Oczywiście ceny złota uzależnione są od wielu czynników. Tak jak mówię, głównym podwyżką cen złota towarzyszy przede wszystkim kryzys, który jest u nas w kraju, oczywiście w całej Unii Europejskiej. Pod tym względem wahania kursów złota są bardzo różne. Niektóre osoby, które chcą ewentualnie w bardzo krótkim okresie czasu zrobić troszkę większy interes na tym wszystkim, starały się raczej kupować i w bardzo krótkim okresie czasu sprzedawać. Wtedy jest możliwość bardzo szybkiego zarobku, jeżeli chodzi o ten kruszec. Jeżeli mówimy o perspektywie troszkę bardziej wydłużonej, jest to kwestia, tak jak mówię, zamrożenia odpowiedniej lokaty pieniążków. Osoby, które ewentualnie w momencie zwyżki cen złota zaczęły to złoto kupować i chciały zrobić interes troszkę bardziej perspektywiczny, mogą też ewentualnie i na pewno straciły na tym wszystkim, z tego względu, że w okresie od października do grudnia uncja złota poszła dosyć drastycznie. Na mniej więcej z poziomu 1620-1630 dolarów w takim to momencie teraz ta uncja złota się przedstawia. W momencie końcówki roku ona już kształtowała się w granicach około 2000. Jeżeli ktoś nie sprzedał na tej kurce, w tym momencie automatycznie może być już troszkę bardziej do tyłu, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Czy jest Pan w stanie określić, ile osób i jak dużo powiększyło swoje zyski inwestując w złoto? Tak jak mówię, nie jest to inwestycja, którą można zrobić tak jak w banku, w lokacie na okres krótkoterminowy i po prostu wyciągnąć pieniądze. Także do tego typu inwestycji naprawdę potrzebne są bardzo, bardzo grube portfele. Jaka jest możliwość, że zostaniemy oszukani na tym rynku? Tu przede wszystkim, jeżeli mamy cokolwiek zrobić w tym kierunku, czyli kupić jakąś biżuterię w zależności od tego, co to ma być, czy to są wyroby złote, czy wyroby srebrne, starajmy się jednak nie kupować u pokątnych handlarzy i sprzedawców, którzy oferują nam po troszkę niższych cenach tego typu wyroby. Oczywiście tutaj jest kwestia związana z ceną. Ceny są różne, wszystko uzależnione jest od sieci sklepów, w których taka biżuteria występuje. Są to sklepy dosyć drogie. Można szukać w sklepach tego typu, którym właśnie się tutaj znajdujesz. Tak jak mówię, jest to kwestia, jak się to mówi, tak typowego wychodzenia odpowiedniej biżuterii po odpowiedniej cenie. Przede wszystkim swego czasu też były wypadki, gdzie ludzie przychodzili z monetami złotymi spod banków, które okazywały się typowymi fałszywkami. Także raczej, jeżeli mamy cokolwiek zrobić w tym temacie, udajmy się do fachowca, do sklepu, który po prostu cały czas tym się wszystkim zajmuje. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję serdecznie za wizytę.